Cześć widzowie, ja jestem Michał, to jest kanał Jołów, to jest karabinek SAR 80, którym się niezdrowo jaram, jak wiedzą ci, którzy często oglądają mój kanał. E, wiecie też na pewno, że uważam, że jest to karabinek o doskonałej konstrukcji, opowiadam o nim różne rzeczy, że ma super mechanikę, że tania ery to gówno, kupujcie sobie SARa. No i dzisiaj taki odcinek, w którym e, tym z Was, e, którym się ta postawa nie podoba, dam trochę amunicji, albo wiem, ponieważ SAR się zepsuł. Jak do tego doszło? Otóż, strzelając grupy z tego karabinka, zauważyłem, że ostatnio dzieje się coś takiego, że te grupy mi się rozpraszają, że następuje dyspersja tych trafień, ale tylko w jednej płaszczyźnie, mianowicie w płaszczyźnie pionowej. Na początku oczywiście doszukiwałem się jakichś problemów z chwytem, z pozycjonowaniem tego karabinka, natomiast w momencie, kiedy cała sytuacja zaczęła się jakby manifestować, również wtedy, kiedy karabinek był w pionie bardzo dobrze podparty, czyli strzelanie w takiej pozycji, że z przodu mam na samym końcu łoża podpórkę i mam pewnie podpartą tylną część kolby, a grupy wyglądały tak, że Trzy lub cztery przestrzeliny układały się w jakiejś ładnej grupie, a jedna lub dwie odskakiwały mi to i to w, w szczególności był to odskok w pionie, ale w dół, czyli układały się poniżej średniego punktu trafienia dla pozostałych przestrzeleń, przestrzelin. I ta prawidłowość powtarza się niezależnie od tego jaką amunicją strzelam, czy jest to amunicja ciężka, czy lekka, czy ma czubek, czy nie ma czubka. To jest przedni standardowy przyrząd celowniczy w tym karabinku. On jako żywo przypomina przyrząd stosowany w aerach. I teraz ten przyrząd składa się ze słupka, który może być regulowany na zasadzie jego obrotu. Pod spodem jest gwint, a tutaj mamy zatrzask, który powoduje, że po obróceniu o jakiś tam ząbek ten słupek stabilizuje nam się w danej pozycji. No, spójrzcie, on jest całkowicie luźny. On w ogóle tak jakby trzymał się, nie wiem, może na jednym zwoju gwintu, może ten zwint, gwint, który tam jest pod spodem, został w jakiś sposób uszkodzony. E, coś tutaj się w każdym razie stało, co powoduje, że ja w trakcie strzelania. Kiedy ten przyrząd został wyzerowany na dystansie 100 metrów, czyli trafienia na 50 metrów, powiedzmy, z niewielką tolerancją, również powinny mi się układać w środku celu lub lekko poniżej niego, ten słupek, czyli ta muszka, najprawdopodobniej po którymś strzale, po prostu mi, tak jakby, wychodzi z tego gniazda i zostaje w jakiejś takiej. Podwyższonej pozycji, a jak wiemy z teorii regulacji przyrządów celowniczych, e, obniżenie średniego punktu trafienia dla regulacji przednim przyrządem jest skutkiem podwyższenia jego: czyli jeżeli muszka wystaje nam bardziej, to średni punkt trafienia nam się obniża. No, mówiąc krótko, z tego nie da się celnie strzelać. Nie wiem, czemu to się stało. Ja za chwilę spróbuję tą muchę wykręcić. Oczywiście będę musiał na nowo ten karabinek po tej operacji zerować. Nie wiem, czego to jest skutkiem, ale spróbujemy to rozebrać i zobaczyć, co tam się pod spodem stało. Trzeba teraz uważać, żeby nie, nie zgubić tej sprężyny, która się tam znajduje. Pod spodem. Kurde, on na takiej długości gwintu. Jakiego wykręciłem, a on wciąż, e, wciąż ma luz. To znaczy, tak jakby. No to się w ogóle jedno drugiego nie trzyma. Teraz no to wyjmiemy i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Więc, jak spojrzymy sobie na sam gwint tego słupka muszki, to on wygląda dobrze. Tutaj nie dzieje się nic niepokojącego, więc najprawdopodobniej mamy do czynienia. Z jakimś, z jakimś rodzajem awarii, na przykład ze, ze ścięciem czy z zerwaniem części gwintu. O. Widzicie, tak wygląda ten element, ten zatrzask, blokada. Tu mamy taką drobną sprężynkę i taki malutki tłoczek, który e, trzyma nam przedni przyrząd celowniczy. O, krótki epilog do tej całej historii. Otóż okazuje się, że problem ma trywialne rozwiązanie, i nie jestem pierwszą osobą, która ma tego typu problem. Ja początkowo myślałem, że sobie go ustalę tam na miejscu jakimś loktajtem, natomiast e, te luzy są na tyle duże, e, że prawdopodobnie ten środek nie zdołałby się tam w prawidłowy sposób utwardzić. E, otóż, kochani e, czytelnicy i widzowie e, mojego kanału, podpowiedzieli, że najlepszym rozwiązaniem jest ni mniej, ni więcej tylko teflon. teflon. Teflonowa taśma, czyli taka, jaka używana jest w hydraulice. Ja po prostu tego teflonu tutaj na końcówkę tego gwintu namotam, no nie wiem, pewnie hydrauliczne gwinty robię, to robię tak trzy obroty. Tutaj pewnie aż tyle nie będzie potrzeba. Nawinąłem go tutaj dwie warstwy, wkręcimy go na miejsce i zobaczymy, jak to wszystko będzie nam działało. Tak to wszystko wygląda po skręceniu. Mucha siedzi tutaj, w ogóle się nie rusza. Oczywiście będę musiał ją jeszcze raz wyregulować, dlatego że zero poszło się paść, ale tak naprawdę jest to w tej chwili sprawa drugorzędnej wagi, dlatego że karabin dostał już zupełnie inny celownik, ale o tym dowiecie się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Pozdrawiam, cześć.